witam bardzo serdecznie w grze 720 stopni na Amstrada, więc zaczynamy. Welcome to Skate City. Czyli na początku zaczynamy w Skate City. I teraz trzeba uważać, żeby to się z nikim w miarę możliwości nie zderzyć. Mamy tak, 3 bilety na różne parki. Można skakać, można robić różne obroty, żeby właśnie zaliczać punkty. Tu jeszcze mamy takie... O, historię, wywróciłem się właśnie. Ale wywrotka niczego nie zmienia. O, teraz mamy jakieś 100 punktów. I tu jest tak, że skate or die. O właśnie, teraz są takie tak zwane pszczoły, więc muszę jak najszybciej uciec do slalom park. Czyli wydałem jeden bilet i oczywiście mam tutaj w określonym czasie muszę slalom wykonać. Tak. Przez te bramki trzeba przejeżdżać. Między tymi. Dobrze. I mam brązowy medal. 35 dolarów zarobiłem. Mam 135 dolarów. I jeden brązowy medal. Oj, tu już jest bramka zamknięta. I tutaj są... Dobra, tutaj sobie troszeczkę punktów ponabijamy. Bo żeby dostać kolejny bilet, to musimy uzyskać chociaż 5000 punktów. Jakieś osiłki, kurcze. Dobra. Tak, o, tutaj są... To jest jakaś kasa. A tutaj właśnie, tutaj na dole migał. O kurcze. Załatwią mnie chyba zaraz. O, i to już jest właśnie. Straciłem życie, jak mi dopadnie ta chmura. Dobra, teraz... Kupiłem teraz hełm. Jakiś. Bo tu można kupować. Ramp Park teraz. Czyli wydałem drugi bilet. No i teraz mamy takie właśnie coś. O właśnie. I teraz w drugą stronę i cyk. Tak jest. I w drugą stronę. I cyk. I znowu. O tak. Superowo. No jestem deskorolkarzem pierwsza klasa. I cyk. Super. I o, teraz srebrny medal, 75 dolców. O, dostałem drugi bilet, bo już kasa nie tylko wzrosła, jeszcze bonus dostałem za coś tam. Tu w sklepach jeszcze można kupić czapkę, buty, ulepszenie deskorolki. To wszystko są ulepszenia, które kupujemy za dolary, właśnie zdobyte podczas tych właśnie zawodów. On właśnie to pokazało, że za 50 dolarów kosztuje, ale już mam tą czapeczkę, więc teraz... Uj, jak we mnie wjechał ten cyklista. No, i ty, drugi. No. Kurka, bo na teraz wpadłem w ten, ale mnie wycofało. Dobra. Teraz co tu możemy kupić? Buty. Dobra. Sprzedane. Kupiłem buty. I jedziemy dalej. Skate or die. To tutaj mamy szybką ucieczkę. Dobra. Downhill Park. Teraz będziemy mieć kolejną konkurencję. Na kasę i na medale, więc lecimy. To ja... Nie wiem, to chyba trzeba też... Czas jest ważny. Im szybciej zjadę, to srebrny medal. Za czas o 10 tysięcy i chyba kolejny bilet dostałem. Nie wiem. Mam teraz tak, 2 srebrne medale, 1 brązowy. No to lecimy dalej. Oczywiście odskokami, żeby tutaj zdobywać te punkty. I tu co możemy kupić? Czapkę. Dobra, kupujemy. Wystarczy wjechać w ten kiosk i już czapkę mamy. Jeszcze zostało deskorolkę ulepszenie. Gdzieś kupimy, a chyba tu będzie. Tak. Tak jest, sprzedane. Mamy teraz na pierwszym poziomie wszystkie.
i wchodzimy do Jump Park. No to jumpujemy. Hop. Cyk. I zaliczyłem, bo to trzeba. Hop. I spadłem do wody splash. O, deska fruwająca. To coś tutaj się teraz mi popsuło chyba. Znowu. Do wody spadłem. You failed to qualify. Niestety nic nie uzyskałem. Po prostu skopałem. I teraz jak już wszystkie konkurencje. Owszem, też to jest całkiem niezłe. Przez wodę przeskoczymy. Dobra. Ok, spróbujmy teraz zrobić obrót o 720 stopni. O, i tutaj mamy coś. A tu mamy wjazd. Brak biletów. O kurka. Nic. Możemy sobie kupić. Nie mam biletu, muszę zdobyć oczywiście odpowiednią ilość punktów. Dobrze, kupiłem sobie teraz. Mam lepszą deskorolkę. Skate or die. No niestety już się zaczyna. Jazda z tymi osami. To trzeba uciekać. Może jakiś bilet, żeby się pojawił. Jeszcze nie mam biletu, muszę odpowiednią ilość punktów zdobyć. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Dobra, uciekamy tym osom. Może teraz w tą stronę. Harry to park. O, jakiś młotek się zrobił z tego. A, to takie numery. A to u góry, a czas jest, ten czas. To jest czasem odmierzającym do tych właśnie pszczółek, które sobie latają. No i muszę zdobywać punkty, no to muszę ciągle skakać. Już mnie jakiś rowerzysta rozjechał. No, jakieś punkty może jeszcze by zdobył, co? Całkiem niezła ta gra jest, tylko powiem, że jak tutaj, właśnie, jak tutaj zdobywać te bilety w miarę szybko, kiedy no niestety te pszczółki są bardzo wnerwiające. O, dostałem jeden bilet po 15 tysiącach dopiero. Czyli za 10 tysięcy, pierwszy po 5 tysiącach, kolejny dopiero za 10 tysięcy. No to nie napawa optymizmem ta informacja, no ale trudno. Welcome to Skate City. No i tak to się właśnie w to gra. Może ktoś tam zrobił jakieś... Uj, jak wpadłem od razu w ten... pod cyklistę jakiegoś. Może ktoś zna na to jakiś sposób, że można szybko te punkty zdobywać. Ja nie wiem, jak to można zdobywać. Więc tak czy siak, do usłyszenia na następnych recenzjach starych gier.